Kasia Cerkwicka postanowiła skorzystać z ponownie otwartych zakładów fryzjerskich. Gwiazda przeszła małą metamorfozę. Jej nowa fryzura bardzo przypomina tę, z której znana jest Małgorzata Rozenek-Majdan. Fotografia na Instagramie wywołała lawinę komentarzy. Kasia Cerkwicka wypłynęła dla szerszej społeczności w 1997 roku, gdy wygrała szansę na sukces. Wokalistka wybiła się wykonując Wyszłam za mąż, zaraz wracam Ewy Bem. 3 lata później wydała swoją debiutancką płytę, nie przyjęła się ona jednak zbyt dobrze. To nie podcięło skrzydeł młodej gwieździe. O Kasi Cerkwickiej znów zrobiło się głośno w 2006 roku, gdy podczas Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu wykonała utwór Na kolana, za który zgarnęła Super Jedynkę w kategorii Przebój Roku. Kasia Cerkwicka w nowej fryzurze. Kariera Cerkwickiej nabrała tempa, wokalistka wydawała kolejne single, które szybko stawały się hitami ze szczytów list przebojów. Do dzisiaj gwiazda jest mocno rozpoznawalna w Polsce, choć można odnieść wrażenie, że jej kariera przyhamowała. Dalsza część artykułu pod galerią. Cerkwicka jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Regularnie publikuje posty i zdjęcia. Kilka dni temu postanowiła pochwalić się nową fryzurą. Gwiazda postawiła na rozjaśnienie i cieniowanie końcówek. Nowe włosy osiągnęły długość do ramion, a całość zdobi przedziałek na boku głowy. Nowa fryzura bardzo przypadła do gustu fanom, piszą oni w komentarzach między innymi: pięknie, ale to nie dziwne, bo jak to mówią, ładnemu we wszystkim ładnie. Portal Wirtualna Polska zwrócił uwagę, że nowa fryzura przypomina włosy Małgorzaty Rozenek-Majdan. A wy jak myślicie? Kasia Cerkwicka przypadkiem osiągnęła taki efekt, czy inspirowała się Gosią Rozenek? Źródło: WP Gwiazdy.